Wow! I sztandarek, dobra. Blood fistu. Od razu. Od razu. O, to oczywiście, k***wa. Czwarta cegła z rzędu. Nie no. To jeszcze 96 i masz przecież ten nieskończony sztandar. Mhm. Jest niesamowite. Nic nie mogę skryptować. No ale jak teraz masz serię negatywną, to trzeba wrzucić największe armatki. Teraz się na pewno uda. No. Kolejny tylko, że to już jest czwarty raz z rzędu, nie? A wszystko kurwa palę. Nie powinno wyjść. No. Teraz już powinno wyjść. Nie no, w tym ladderze raczej bez dobrego RNG, ale jedziemy. Raz spróbuj, po naszą odpowiedzialność. Strasznie chujowe RNG. No. Takie chujowe, nic nie leciało. No nic, trzeba będzie to przefarmić po prostu, no. Temora zaraz zaczyna nową Amazonkę i ma winę trochę, podobno. Ale by było, nie? Jak w ciągu jednego lasera, kurwa, dwa razy zbudować samą postać na Mawinie. Heh, od zera. Ale wilkołak jest najładniejszą formą druida. Przynajmniej tyle. Bo miś to wygląda jak idiota skończony, krety. Otwieramy kącik. No. Ale stanąłeś w obronie delikatnie, także kurczę, tak, widzę, tak, że tutaj zaprzyjaźniasz się z no, wilkołakiem. No bo wilkołak wygląda jak Lupin trochę, nawet bardzo, spoko. Oho, Jarbie wjeżdża. Hej, słyszałeś? W tym roku na Halloween przebieram się za obrzydliwego, swobodnego gracza grającego na modzie BT, ale nie mogę tak bardzo rozciągnąć tyłka. Co się... Kolejna Halloweenowa pasta. Dlaczego nie dać paska donate? Bo Tipli ma awarię od 5 kurwa dni. Dzisiaj tak sprawdzałem jest. I dalej mówią, że przepraszają za to, tak, przede wszystkim. Że się, i jeszcze jakaś niesamowite. 5 dni awarii. Co i napisali, że ci bardzo zależy na celu. To możesz napisać. Stworzyć jakąś ankietę i napisać do nich. Tak. Ankietkę tak będą kurwa robić. Tak. Ale jakby donaty działają, tylko nie ma celu. O godzinie 20 Banon przejdzie z tacą po streamie, także przygotować. Dobre by było, co? No, wyobraziłem sobie. Ty, dobrze, mamy mapę. Go. O kurde, ale sztos mapę mamy. Sztos. Jedziemy. Jeszcze jakbyś seta odpalał, to w ogóle... Jeszcze jakbyś seta odpalał, to w ogóle koniec by było. Nie chce mi się CTA na tak krótkie rany. Ale wczoraj było dobre. Ledwo co zużyłem CTA. I jeszcze nie przyzwyczaiłem się do używania go, nie? I zapominałem co drugi ran. I tylko czytam na czacie, że... Mógłbyś pokazać jak działa CTA dla widza? Chociaż raz? Jezus, no i cyk, od razu. Aria 87, Rune Master Easy. No, tutaj będzie grubo. Tutaj jak pada normalnie? O! O kurde, i widzicie? Zawsze tu runy mi dropią. Lem, okej, okay, i klusz. Lem i klusz. Ja z Izuala miałem zawsze najlepsze kurwa dropy. O, jest kutasiarz. Wiem, najpierw tego drugiego kutasasera, bo o, tutaj jest większy range spawnu. Spawn range, oni wszystko widzą. Yes. Najpierw bala. Tutaj wystarczy. Dawaj kutasa. Oho, mam minus 100 light, ciekawe. Trzy do pala. Walimy Cerberusa, go. Albo Cerberusa, czy jednak może... Heavens, tego, go. Próbujemy, korapta. Czwarty korab nie wyjdzie, moi drodzy. Oczywiście, że nie, no popierdoli mnie, no. 4 z rzędu korapty zjebane. Co jest? No nie mogę nic koraptować w tej grze. Ja pierdolę. Niesamowite. Brick. Nie, bez kitu, ja nic, chyba nie będę nic koraptował, bo to jaja są. Wszystko stracę. Taki kurwa nie fart w tym sezonie, niesamowite. Na linku prośba do ciebie, sympatyczna jeszcze jedna. Jestem. Pokaż mi twisterka. Dobra. Z Temoro ostatnio to przerabiałem w hotelu. Już po tym Izualu ci pokażę. To jest dobrze. Ale masz twisterka. Mhm. Banan? Mhm. A nie, w sumie nic. Nie będę gadał ze szpadlem. A czy tak bym się denerwował na szpadel? Czyli jednak kateczka z pornosa wejdzie do filmu. Możesz w sumie dać, no. Taka... O bogowie, wojna. Dwie takie malutkie klateczki dla najwierniejszych fanów, nie? Taki easter egg. Tak, wyłapie, ten ma nagrodę. A co ty skraftowałeś teraz? Heavenly Garba, ale bardzo dobrego. No ale on miał bardzo dobre ED.
najlepsza, ale dobra. Pewnie masz 7 tych heavenly guardów. Co ty, chłopie, ja nie kraftuję już nic. Ja mam 5 jeszcze, no. Ja za żadnego nie dropłem. Kłamiesz? Kłamiesz, kłamiesz, kłamiesz. Judzisz, kłamiesz. Judzisz, kłamiesz. Jewel, fejsecik, proszę bardzo. No i już. I fik. Dodatkowy drop, 2%, 2%. O, git, kurwa, w końcu. Teraz 39 o. Jeszcze git. Mm-hmm. Jak nie to, to gita sobie jest w ten. Na skillera. Na skillera, zobacz. O, om. Cyk. O kurwica. I to bardzo ważna runa dla mnie, bardzo ważna. Ej, Flakesik, czy ja mogę zejść, kurwa, z tego... Aha, dobra, sorry, już włożyłem tam oma, nieważne. Już jest tu on, no, never mind. Ej, ale mogę poszło. Zejść z tego gema na przykład? Z 15 i jas? Możemy zejść? To co, Slam Craniuma? Co ty? Zobaczymy. Slam Craniuma będzie dopiero wtedy, jak uznam, że to już jest Last Resort, że nie mam szans nadgonić. Nie chciałbym podawać za dużo RNG na tym ladderze, bo jest jak jest. No. No i cyk. Kurwa. Prosto, prosto. To na P1? Tak. Ja pierdolę. Ej, switchuję na P1. No, cię grał. Przecież wiesz, że chuja lecia jest zawsze. A, okej. Okay. Chuja cięcie też zajęcie, byku. Wiadomo. No, o, gul, a ja gul. A ja gul. O, mamy, kurwa, bardzo wyraźną różnicę. Powiedział indyk do kurczaka. Bardzo wyraźna różnica. To jest podsumowanie całego ladera między mną a Kolibrem, kurwa. Proszę bardzo. Aha, to i to daje 2% z gaina, ale dla niego to jest podsumowanie całego ladera. Fortitude, GG! Dobra, robimy. Kawkę? Nie, robimy sokety w butach. O, szef bez butów chodzi, proszę, proszę. Oho. No popierdoli mnie, no nie mogę nic. Wszystko brikuje, nie? Wszystkie, same briki. Oho. Szósty brik z rzędu. Co, lancereczki nasze, kurwa. Niesamowite. Dobra, gramy tak jak jest. No nie ulepszymy giru, trudno. A, właśnie, corrupt, go. No kurwa, jak to się nie uda, to oszaleje, nie? Corrupty. Dobra, co stracimy ewentualnie? Właściwie to nic. No popierdoli mnie, no kurwa mać. No siódmy brick. No bez przesady, ale nie, no to już bez przesady, naprawdę. Już bez przesady, kurwa. 7 razy 30%. To jest już chyba... Jeden do 1000 czy coś. Pojebym. No, jak nie lepiej. No kurwa mać, no. Tak mnie jebie to RNG. No nic, to będziemy musieli tak grać, no. Jebie cię ta suka na siano. Kurwa, no, sztandar. Kurwa. Dziękuję. Jedzie od razu. Teraz. Od razu. Teraz jedziesz. Od razu. Teraz jest twój. Od razu, kurwa, od razu. Nowy ring do tego crafta. Kurwa mać! Dobra, to nie ma sensu. Nie, to nie ma sensu. Nie, to naprawdę. To jest niemożliwe, nie? Nie, no. Wow. Ja pierdolę, nie mogę nic zrobić w tej grze. To opcja losuje. Fajne szanse. Ósmy brick z rzędu. Hejda. O, runa sur! Proszę bardzo. No, uuu, nice. Coś. W końcu, kurwa, no i cyk. Co? Połóweczka bera. No. Klapaczek delikatny. Mhm. O, ale gówno, runa pool, biorę. Ale fajnie, to jak się tak, jak zapłonie podłoga, zapali się podłoga, to są emocje. Takie leciutkie, takie, że dodaje tak pół godziny gry. What? Shadowplay, co? Wypadło mi... Steel Carapaz. Na rifcie, człowieku. No, na rifcie. Do 9-7. Do 9-7. Ja pierdolę! Odzyskuję to, kurwa. Ej, no znowu to było tak, że full HP i nagle zero, nie? Ja pierdolę. Takie dętki z pizdy, nawet nie da się... Ułamek sekundy to był, no. Spróbujemy jeszcze raz to odzyskać. Będzie ciężko. Aha. Dobra. No. Ja pierdolę, co tu się dzieje? No. Nie dobrze, że on rzuca w tą stronę. Jak mnie trafi, to rip. Biegnę. O kurwa. No. O kurwa. Jak to się stało? Odzyskałem to. Ej, to jest dosk. Jakbyś ty widział, stary. Jaka akcja ratunkowa. Mój najemnik.
I cyk! A, to nie, dobra, myślałem, że... Dobra, myślałem, że trzeci eks przynajmniej z rzędu. Nie, Agusia, wczoraj naprawdę Kolibr dostał już ten, włosy tracił, nie? Przez te eks przynajmniej, no to ja wbiłem level 9697 w 3 godziny. No troszkę dłuższe tempo niż ten, niż poprzedni level, ale tylko troszkę, nie? Chore. I teraz też tak będzie, jedziemy. Luzak, taki wyścig ma sens, tylko wtedy, kiedy nie masz rodziny i nie pracujesz. Powinny być przywileje dla pracujących i mających dzieci i rodzinę. Ja pierdolę. Ja myślę, że ogólnie ci, którzy bardziej pracują, powinni mniej zarabiać, a ci, którzy mniej pracują, powinni więcej zarabiać. Bo mniej pracują, no to mają mniej pieniędzy, żeby było sprawiedliwiej. Tak, ja myślę, że to jest tak, tak zrobimy, tak. Mhm, plus jeden, tak. Nie, ej, bez kitu, nie zaczynajmy kolejnego dnia od jakichś pojebanych odklejek, kurwa, zero IQ, błagam was. Nie, dobra, ja się skupiam na farmie. Za mocno, za ostro. Nie można za dużo pracować, a jak ktoś za dużo pracuje, to chuj mu w dupę. Jak ktoś mniej pracuje, to niech dostaje więcej przywilei. Tak jest, Polska górą. TS1. Laska, siemano. Ale zauważyłeś, Laska, pewną tendencję, że na tym battle ladderze, nie wiem, mam wrażenie, że może niektórzy ludzie nie śpią razem ze mną i po prostu zaczynają głupieć. Albo IQ spada, bo to jest straszne, co się dzieje przez tydzień. Co drugi dzień jest masakra jakaś, naprawdę, jakbym był na innym czacie. Niektórzy to... wow, podziwiam. Najlepiej jakby w wyścigach mogli startować ludzie, którzy mają tylko godzinę na grę. A jak ktoś gra dwie, to chuj mu w dupę i wywalamy. I ludzie z dziećmi mają dodatkowo 7 dni ekstra. Tak, Luzak, przywilej levelowy i 800+, tak. Morys, tak, 7 dni za każde dziecko. I za każdą żonę 2 dni. Bo to różnie bywa, nie? A samotne matki, Lucjan dodatkowo 3, tak. I bez okularów, bo w okularach na pałacie widzisz wszystkie przedmioty. Tak! Bez kitu! Co to ma być, że jak ktoś ma wadę wzroku, to jest jego problem. Nie powinien stosować dopingu w postaci okularów, a zwłaszcza streamerzy, którzy mają więcej czasu na grę. Powinni grać na ślepo. Proste, proste. Enoxley, jak ktoś nie ma wady wzroku, to obowiązkowo jedno oko wydubać trzeba. Sprawiedliwość musi być. Tylko streamerzy mają więcej czasu. To ich trzeba jebać, a tych, co pracują, to jak najbardziej mogą mieć dwoje oczu. Dobra, go. 9-10, bo mamy misję, nie będziemy gadać głupota, kurwa. Expimy, idziemy po złoto, wygrywamy to i do domu next. 2 seconds later. Streamerzy powinni mieć w ogóle zakaz streamowania, no, tak też myślę. Właśnie dlatego tylko ludzie, którzy mają godzinkę tygodniowo na stream, powinni streamować. Wtedy na pewno widzowie będą zadowoleni. Godzinka tygodniowo streama, essa, super. Cześć, sur poleciał, tak. No, mamy surka. Wow! Nawet nie zauważyłem, co się dzieje. Lancerki to jest insta live. Tylko lancerek się boimy. Archerki spoko, ale lancerki to jest koniec. Blisko. No. No. Musimy uważać. Musimy bez kitu bardzo uważać. Go. Luzak, Nadin, a ty oddzielasz znajomych na streamerów i nie streamerów, jak robisz spotkania w środku tygodnia z Alko? Nie jestem pierdolnięty i nie dzielę ludzi na streamerów i nie streamerów. I nie robię spotkań na Alko w środku tygodnia. Na Alko się spotykam na meetingach tylko. I ewentualnie jakichś wakacjach, nie chleję tak tydzień, że kurwa się widzimy w pizzerii co piątek na jebani. Luzak, daj mi chwilkę przerwy, dobra? Tak z godzinkę, proszę cię, bo dopiero zacząłem, nie? Oszczędź mnie chociaż kurwa godzinę. Haha, FF, to jak tak nie pijesz, to jesteś nudny. No właśnie, tylko alkoholicy są fajni, nie? Nie każdy pije jak to alkoholik, każdy. W sumie na nie mega nudny build. No bo nie pije. High TV mega nudny build, bo nie pije. Powinienem nawalony prowadzić stream, to będzie lepiej. A ten studio mówi, że CBS już o 5:30 rano w dniu loterii było w tym budynku. Aha. ATM-u. Zapiszmy Lemka. Tak, zapiszmy Lemka i... I lećmy dalej. Nie tak, podniosłem tak. Go, ale zapisujemy. Tak. I pierdolić. Zobaczymy, co dalej będzie. Tak. Żeby nam nie uciekło nic, nie? Z dobrych rzeczy to udało mi się sprzedać kolejnego wczoraj, to ty gadasz. Ale to ty też otrzymujesz z tego jakby coś? Jakiś taki bonus na przykład? No bo ty się tak jakby opiekujesz i jakby wyprowadzasz, nie? No, skilla trenujesz tych koni też, no nie? Dostajesz coś na przykład jak sprzedają konia? Jakiś bonus, chlapaczyk delikatny? Za ponad 100k opchnięty. To mocny zawodnik ten koń chyba, co? Ta, coś tam mi tam doliczają. To zajebiście.
To mega spoko. No to gratulacje, GG. Czyli można powiedzieć, że luźne 50 tysięcy dzisiaj sobie zarobiłaś, Szewico. Strzelam, że masz podział 50% do 50, nie? No Szewi, w 3 miesiące 200 tysięcy złotych lekko. Lekko? Lekko, kurwo? Mogłabyś nie mówić cały czas o koniach? Mogłabyś nie mówić cały czas o koniach? Masakra z tymi koniarami. Kurwa, pytasz, nie? O pieniądzach się nie rozmawia, luzak? Czemu? O kasie się rozmawia. Ja lubię rozmawiać o pieniądzach, nie mam problemu z tym. O pieniądzach się rozmawia, a potem nie wchodzi... Dokładnie, nie, normalna sprawa. Ja to ten, jak na przykład jakieś te są takie rozmowy z bliższymi ludźmi, to nie widzę problemu, żeby porozmawiać o zarobkach i tak dalej, bo to o konkretnych kwotach nawet, bo to... Dlaczego to ma być jakiś temat tabu? Ciekawe tematy, można się zorientować na przykład na rynku przez to, albo coś sobie poprzekminiać. No ale z bliższymi. No ale co z tego, że... Ej, co z tego, że gadamy ogólnie o pieniądzach? Co z tego, że ktoś mi mówi, że dzisiaj bonusik? To chyba spoko, a nie na streamie. A dlaczego? A jaki jest... Luzak, ty jesteś... Kurwa, jesteś mega mocny, chłopie. Dzisiaj jesteś MVP. Dlaczego się nie rozmawia na streamie? A co się stanie? Piorun mnie uderzy, czy co? Nawet kwoty nie zostały podane. Nawet kwoty nie zostały podane. Ej, ty kurwa, Luzak, możesz przestać żyć jakimiś utartymi schematami, stereotypami, co ci babcia nagadała, czego się robi, a czego nie, tylko możesz zacząć myśleć? Po prostu za siebie kiedykolwiek? Nie, ale może ktoś nie chce. Ale kurwa, Krzewi chciała pogadać o pieniądzach. Czy ty możesz jeden dzień mi dać przerwy od siebie, luzak? Ja tobie nie... Ja ciebie nie prosiłem, kurwa, o to, żebyś mówił mi, ile zarabiasz, mam to w piździe. Ja se gadam z Krzewi, mogę? Możesz się nie wpierniczać w naszą rozmowę? Daj mi jeden dzień przerwy. Bo jest, naprawdę jestem na końcówce wytrzymałości psychicznej. W Krakowie jest Kobierzyn, a jak mnie wypierdolą do Kobierzyna przez ciebie, to będzie słabo. Nie będzie streamów. Give me a break, luzak. Jeden dzień. Jeden kurwa dzień. Zagram sobie. Od T-Swipe. Może 10 złotych. Pieniądze to sprawa osobista. Nikogo to nie powinno tak, interesować. Zapadam. Dzięki za pomoc w build dla czarodziejki. Teraz Dziena. Życzę miłego stream i przyjemniej gry. Dziękuję ci bardzo. Fajnie, że się przydało co nieco. Otis, a ile zarabiasz? W ogóle? Luźne pytanko. Ale my chuj obchodzą twoje luźne pytania, chłopie. Wychowywany, że... Wysłałem wiadomość na chacie jako The Best, więc czytaj. A, to ty The Best, okej. Okay. The Best, co cię to? 6 tysięcy na miesiąc. Kurwa, nie pytałem na serio. Ale nie chciałeś ale mówisz, że to prywatna sprawa i nie podasz, powiedziałeś, że 6 tysięcy na miesiąc. Jezus, żartowałem. Dzięki za donate. Ile za... nie, dobra, nie. Widzisz, luzak coś narobił? Urwałeś kurze złote jaja. To przez ciebie, luzak. Przez ciebie i twoje żarciki. Ale najbardziej mnie śmieszy, że The Best nie chciałeś mówić i napisałeś, co cię to? 6 tysięcy.